trzeci. Aha, czyli jakby zakończyliśmy drugi chapter, bo myśmy jakby chyba pierwszy chapter zakończyli w ten? Na pierwszym streamie i teraz drugi chapter? To może co? To może już będziemy kończyć na dzisiaj? 23:30. Dwie zagadki i finał. Czy próbujemy wcisnąć do finału? No właśnie. Wygląda na tak, że tu będzie symetrycznie, czyli to będzie tu, no i w sumie finał. Lecimy. Dobra, to kurde. No dobra, to lećmy, no. Tylko czekajcie, ja sobie pójdę tylko po piciu i zaraz wrócę. No dobra, jestem. No zobaczymy, zobaczymy jak będą długie. Długie te zagadki. No faktycznie, są dwa. Biblioteka i quad. Idźmy do biblioteki. 20 minut. No to czy je rozwiążemy w jakieś 17, no tak mniej więcej. Tak, jeb, postanowił sobie coś poczytać. Okej, okay, no i co? Tam się zapalił świat. A nie, pożar, kurwa. Jak nie... Wszystko się... Najpierw wszystko przy nim tonęło, teraz wszystko płonie. Okej, okay, no ten pożar pewnie też jest sztuczny. Oh shit! Nie, oh shit, these aren't helpful. No cóż. Nie mam pojęcia, co mam sklep z cydrami zrobić, więc na razie ich nie będę ruszał. Okej, okay, wisdom through effort. Dobra, tu jest kolejna jakaś zagadka. There is no time to read. If you wish to escape, just flip through. Okej. Okay. I tu jest ta tarcza. Flip through. Just flip through. Just flip through. The secret exit. I thought it was just Academy legend. It's our way out of here. Escape it forges their own destiny. Okay. An escapist takes pride in their work. Czyli cztery jakieś rzeczy. Escapist weighs the opinions, goes above and beyond. Czyli cztery jakieś rzeczy musimy tu umieścić. Okej, okay, tu mamy jakieś pojebane zegary. Cranks below look promising. Tak, szkoda tylko, że brakuje nam jednego. Więc i tak musimy to znaleźć. Tu są jakieś butelki. Inne eksponaty. Jest waga. Czaszka. Okej. Okay. A to możemy otworzyć. Okej, okay, dwa razy w prawo, raz w górę, raz w lewo. Potem nie wiemy i znowu dwa razy w lewo. To pewnie powinno być w dół. Okej, okay, zobaczmy jeszcze tutaj. No nic, dobra, idziemy tam na dół, bo to jest chyba na razie jedyna nasza opcja. Okej, okay, tu mamy zameczek. A, góra dół, fajnie. Some of the stability must be important. Okej, okay, góra dół. Tędy nie przejdziemy. Najpierw w dół, potem w górę. Zapamiętajmy. Prawo, prawo, góra. Lewo. Prawo, prawo. Góra, lewo. Prawo, prawo, góra, lewo, dół, góra, lewo, lewo. Okej. Okay. Mamy klepsydrę, mamy tę taśmę klejącą. The golden rule. Think twice. Pomyśl dwa razy. Złota zasada. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Cogito think.
Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Myślę, więc jestem. Pomyśl dwa razy. Cogito think, czyli no dwa razy się myśli. Tu jest jakiś cyfrowy. Okej. Okay. Semper cogitum est non tus incerte H fortis. Okej, okay, no ale co mi to? Cogito ergo sum. Pewnie powinno być tak, czyli 2, 5, 7. 2, 5, 7, ale think twice. 2, 2, 5, 7? Tak, pomyśl dwa razy, więc dwa razy cogito. A mogło być 2, 1, 3, 7. Strange tile, ok. Dobra. Mamy więcej rzeczów. Okay. Czyli rozumiem, że tam to już znaleźliśmy już tam wszystko. Tu musimy sobie znaleźć tego, znaczy wziąć tego hourglassa. Co nam to da? Nie mam pojęcia, jak mamy to obrócić. Tu mamy tego kranka jednego. Okej. Okay. Nie, żebym wiedział, o co tu chodzi. A, okej, okay, żeby to otworzyć. No dobra. Okej, okay, kolejny pomieszczeń przed nami. O, porozwalany ten, ale to nieważne. I have a bone to pick with this interior decor. Nic mi to kurwa nie mówi. Ludzka czaszka, ptasia czaszka, ludzka czaszka i bawola czaszka. Jest to do góry nogami. W ogóle to pomieszczenie jest tak jakby do góry nogami. Oh shit, faktycznie jest do góry nogami. Uuu, okej, okay, dobra. Możemy się tym tutaj przemieszczać. Nie żebym wiedział, co robię oczywiście. Spróbujmy cofnąć to tu? Czy to ja tam mogę wejść po tym, czy coś? Nie, mogę tylko przemieścić. No dobra. Co tak naprawdę chcę zrobić? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Gdzie ja tą drabinę tak naprawdę chcę? A może tu po prostu, do tej książki? Nie powinno być to jakieś specjalnie trudne. No chyba, że... Okej, okay, tam. Okej, okay, już widzę. Tak, tak. Nie tak, tylko tutaj do góry. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay, teraz możemy wejść do góry. Mamy książkę z czerwonym oczkiem. Niewiele nam to dało. Wiem, że jest czerwone. No dobra. Tyle. No i wydaje się, że tutaj chyba. Czyli tak, musimy wyjechać tu. Raczej nie problematyczne. Dziwne trochę, nieważne. Tak. Żeby wjechać tu, musimy wjechać tędy, tędy, tędy. Dobra. Chyba... A, by się obróciło. Tak, 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 tak. Jest. Dawaj do góry. Okej, okay, tu się zrobiło niebieskie. Totalnie nie mam pojęcia, co robię. Tu się zrobiło niebieskie i mamy jakiś...
Strange Child. Jakiś kolejny dziwny coś. Klocek do ułożenia. No dobra, o co chodzi tutaj z tym? Bardzo niestety rozumiem. Czaszki. Te czaszki muszą mieć jakieś numery. Jest waga i kurwa jaskółka. No, niewiele. No, brzmi jak mega basicowe tatuaże dla kogoś. I think these mountains are mounted wrong. Dobrze. Ja chcę, kurwa, jakieś liczby znać. Numbers, Mason, what do they mean? Że wieża jaskółki. Ciri. Tia. Nie no, skąd mam liczby wziąć? Bo to jakby powinno być w obrębie tego jednego pomieszczenia, ale ja tego cholera nie widzę. Nigdzie. Myślałem, że może po tych niby freskach czy czymś. Numerki są w innym pokoju, okej. Okay. Bez sensu pierdziele widzę z tym. A, chwila, tu. No tak, są czaszki. Ludzka to dziewiątka. Ptaka to ósemka. Bawola to jest szóstka. Ludzka to jest dziewiątka, ptak ósemka, bawola szóstka. Okej, dzięki. Czyli tak, tu musimy mieć cio. Tu są dziewiątki, tu jest ósemka, tu jest szóstka. Okej, zacznijmy od tej szóstki. 1, 2, 3. 8, to jest. Kurwa, to jest 6. Tu ma być 9. I tu ma być 9. Halo, wypieprzaj mi stąd. Epic Games Store w czasie gry mi wpierdziela coś. To jest szóstka, siódemka, ósemka. Dobra, jest. Mamy. Ogarnięte, wypieprzamy. Tak myślałem, że się rozwali przez kościół. Okej, no i teraz mamy... Nie żebym wiedział, o co chodzi tutaj z tymi klepsydrami. Ale jak go wszystkie obrócimy, to może coś tu zdziała. Nope, nic to nie dało. Dobra, musimy znaleźć jakieś... Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. No tutaj raczej... Aha! 2... Są 3 wskazówki. 2, 6 i 10 jest wskazane. Co mi to da? 2, 6 i 10. Dziesiątki to nawet nie ma. Krzesła. A, te badże musimy tutaj zawiesić, dobra. To co zdobywamy tu, musimy zawiesić w tych miejscach, ale musimy jeszcze to jakoś wykminić. Drzwi nad klepsydrami. No dobra. Tylko czy one idą w takim kolorze? No bo tu jakby niby mam. Ta powinna być po pół. A ta powinna być tak nie do końca. Się przesypało całe. Jak się nie zatrzymam, jak się w połowie, no wiem. Okej, po prostu musi być pod takim kątem i tyle, dobra. Kurwa, planetarium jebane, no. B do A, świetnie.
T-Volt tu jest napisane. Volt 6JSF. Nie, GJSF. Afryka. O, słyszeliście o tym, że ten zespół Toto ma nazwany cały kontynent po swojej piosence Afryka. Świat Awatara, rank pomocy. Oh no, Fire Nation attack. BJS. Czy mogę coś z tym zrobić? Nie, po prostu BJS jest napisane. Ameryka. Europe. BGSYDZBDBY. Okej, okay, a tu możemy sobie obracać takie różne rzeczy, fajnie. Afryka. Okej, okay, to będzie Asia zapewne. Ma cztery litery. Boże, chociaż nie, nie. O co tu chodzi? A North America tu jest napisane. Ale o co chodzi mi z tymi literami? O co, kaman? No tu Europa jest na... Bo to tak jakby jest przesunięcie, tak? E-U-R-O-P-A. Nie, Europę, czyli jakby jest przesunięto o jedną literę, Kapitan Planeta. To ja rozumiem, tylko co mnie to daje? Czy są te nazwy pozmieniane? Co to są za te litery T-V-O, B-J-S? Czy co, że o jeden? Jest zmienione TWO BTJB A S I A A S I O, czyli T to jest S, tak? To powinno mieć S SU SUM O SUP. Tak, kurwa, nie wiem, w którym, nie czuję tego w którą stronę. Zestaw liter ma kolor będący pasą na środkowym. Aha, S, U i O. Aha, czy to będzie N, czyli Sun, czyli słońce. Czyli czerwone ma być słońce. Okej, okay, teraz już czaję. Dobra. Niebieskie, B, J, S, czyli to będzie A i R, R, czyli powietrze. Akurat było. No i chuj, musimy jeszcze raz. Okej. Okay. I teraz tu, cztery litery. GJSF. Czyli musimy jakby do przodu zrobić. ABCDEFG, czyli F i Fire. Fire. Na żółtym jest Fire. Okej. Okay. Nie, po prostu te globusy z tymi literami były dosyć mylące. Myślałem, że z nimi coś trzeba zrobić. Okej, okay, zapadło się. Okej, okay, zobaczmy. Waży swoje opinie, to musimy dać tu wagę. Takes pride in their work. Duma, no to chyba lew. Forges, czyli kuje własny kokol własnego losu i idzie na koniec świata jeszcze dalej. Git zrobione. Okej, 18 minut, nie jest źle. Dobra, skipuj. Library burned down. Good thing you were there. No, to jeszcze jedna zagadka i finał, tak? Tak, czy myślisz, że ktoś zamknął specjalnie drzwi frontowe, żebyśmy nie mogli uciec? Pewnie tak. Albo pewnie to był tylko żart. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to... a oczywiście, że ta Gillian nam zamknęła drzwi i tak dalej. No to tutaj. Proszę bardzo, 25 minut, ale czwarty poziom złożoności. Dobra. Spoko.
Okej, okay, rozbrój bombę. Fajne rzeczy tu się dzieją. Okej, to jest rozumiem bomba, tak? Okej, potrzebuję dwóch kluczy i tam pewnie i tak coś w środku będzie. Herbatka może jakiś innym razem. Ona jest oczywiście wyluzowana w chuj. Czekaj, co na ciebie, że jest taka... Okej, NaNO. Master the element of surprise if you wanna... Master the element of surprise if you wanna survive. Okej, ale element to są... To są też ato, znaczy pierwiastki. Nie, wiem, że jest napisane NaNO, to jest... Tlenek... Jak to jest? Nie nitrotleny, tylko... Azot, tlen i sód, no nieważne. Jak to się kurwa nazywało? Boże, zapomniałem wszystko z chemii już. Blue Fire on the top of the craze, ha. Dobra, nieważne. Aha, nie możemy nic otworzyć. Nigdzie nic nie możemy otworzyć. How to defuse a bomb. Czerwony kwiatek, co on tu robi? Chuj wie. Public speaking. Osiągaj. Tutaj nic. Ewentualnie można coś tam wyświetlić. Disarm both sides, then press the big red button. Okej, świetnie, dziękuję. Okej, mamy kartę. That's better driver's seat. Okej, dobra, mamy... to potrzebujemy mieć kasetę, żeby odtworzyć... Kasetę, żeby odtworzyć na rzutniku. Co za kurwa gówno. One cup of tea, just for me. Okej, tu jest kolejna... Kolejny szyfr. Przypuszczalnie trzeba będzie tu wrócić. Powinniśmy... nie, bo to jest inny samochód. Są trzy samochody, tu jest furgonetka policyjna. Okej, okay, czyli to będzie po prostu... O, dobra, to można było policzyć samemu, ale nieważne. Sód 11, azot 7, tlen 8. 15, 7, 8. NaNO. To powinno być NaNO2 oczywiście, no ale nie, nieważne. 11. 7, 8. Russian English Dictionary i Bonilla Bucket's Card. Okej, okay, dziękuję. Czyli kolejna karta i... Znaczy karta do samochodu, ale czekajcie, wróćmy się tutaj do tego policyjnego. Nie wiem, czy my wszystko tu zrobiliśmy? No nie. Chemicals missing. RTX solvent plasticizer. Okej, okay, musimy tu jeszcze... Okej, okay, mamy solvent. Czyli rozpuszczalnik. Two more chemicals to go. Okej, okay, musimy jeszcze i wykminić potem, co tam ma być. Okej, okay, kwiatuszki są. Tu jest kolejny kwiatek. Bardzo pomocny znak. Strzałki w każdą stronę i nic więcej. Tutaj na razie nie otworzymy. Aha, to jest ten... no, od ila? Och. Dobra, nie, nie wiem, co tam jest napisane. To jest kresny... Kresny bukiet. Z kresny bukieta. Czyli czerwone kwiaty. Z czerwonego... bukietu. Tak, ale jest kilka tych czerwonych bukietów. Tu jest drugi i trzeci jest tu. Może ten jest na widowni, musimy tą kasetę mieć, żeby zobaczyć, o co tam chodzi. Dobra, otwórzmy sobie tu. Ok.
Okej. Bonilla's bouquets, best in the business. Okej, okay, RDX jest, mapa quadu. There's the same kind of vases I've been seeing all over the quad, okej. Okay. Okej, okay, tu jest mapa. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tylko co mi to da, że... Zaznaczę co? B2? A muszę muszę tam zaznaczyć chyba... Nie, muszę zaznaczyć, gdzie są bukiety? Tak po prostu? No. I co mi to da? Gówno mi to da. Zaznaczyć zaznaczyłem, ale... Czerwonego bukietu, no ale co mi to kuźwa... Myślicie, że to jest trójka, a nie Z? Trzy czerwone bukiety? Serio? Kurwa, to trochę głupkowato ktoś to wymyślił, w sensie jakby... Jeżeli używasz cyrylicy i kurwa używasz, aha, bo to jest taka trójka, taka normalna trójka, ale kurwa gówno. No dobra, tutaj jest jeden jest zaraz obok, czyli przy tym... dobra, zobaczmy tu. Nic mi to nie mówi, gdzie jestem. Ciężarówka. Tu jest ciężarówka, przy ciężarówce jest biały, a... Czyli tu mamy czerwony, mamy tu. Czyli tu jest czerwony, to jest kurwa to, czekajcie. Tak, tu jest czerwony, na pewno tu jest czerwony i na ławce jest czerwony. Okej, okay, dobra, chodziło same czerwone. VHS, klipery, okej, okay, świetnie. Jezus Maria, nie Z. A, dobra, to jest cyrylica, tak? W cyrylicy trójka... To, co my mamy trójką, w cyrylicy jest, kurwa, literą. Chyba Z, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, nie znam się. The Russian bomb parts are cheaper, but on the plus side, less safe. Okej, okay, tu każe nam coś przeciąć. Czy mówi, co mamy przeciąć? Krasny? Nie. Syny? Nie. Zelty? Da. Zelny? Da. Nie, zelny, przepraszam. Krasny? Nie. Czerwony? Nie. Syny? Nie. Zelt da i zeleny da, czyli żółty i zielony trzeba przeciąć w bombie. No dobra, ale to nadal nie mamy wszystkiego. Nie kuźwa, to. Mam jeszcze tego plasticizera. Ale czekajcie, mamy klipery. Czy mamy to użyć? Potrzebuję jeszcze jakichś dwóch kluczy, ale... No tak, ja wiem, że na bombie, tylko że musimy jeszcze dostać się do tej bomby, jeszcze potrzebujemy dwóch kluczy, których nie mamy. A jakby, ja nie myślę o jednej rzeczy na raz, tylko o kilku do przodu. Bugin, I think we need an alternative method to unlock it. Nie, to nie. Co musimy użyć, żeby otworzyć tę ciężarówkę?
raczej tego nie będę dotykał. No, tu jeszcze możemy. Proszę bardzo, są. Jaki pojebany ambient, nie? Dobra, mamy jeden kluczyk. Z kwiatuszkiem, a drugie z tarczą, czyli pewnie po prostu będzie... pewnie będzie po prostu w tym samochodzie. Oczywiście, że tak. Hehe. No, także to stąd kluczyki trzeba było użyć. Cracking open a briefcase bomb is like a good cup of coffee. But fuck me! Ile tego tu jest? Tea for free. 3 bunches of tea leaves, 12 spoonfuls of milk, 9 cubes of sugar. Okej, okay, receptura na herbatę. Spec. There's enough explosive in here to take only half campus. Świetnie. Disarm. Hehe. I Boże, czy muszę włączyć czerwony przycisk po prostu? Nope. AM. No dobra, czekajcie, stacja radiowa. Było. Alfa. Bravo down. Charlie down. Nie zapamiętam tego, to akurat muszę zapisać. Chociaż nie. Góra, dół, 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 echo up, foxtrot up, ok, dobra. A, E, F są do góry, B, C, D są w dół. B, C, D są w dół. Kurwa. Ale co to już, czy... To ma tylko dwie pozycje, tak? Okej. Okay. You know what I like about botany? No wrong wires. Daily wire. If I clip the wrong wire, I'm toast. No okej, okay, wiem, że żółty tak. Okej, okay, świetnie. Co to jest to? Nie ma co chodzi z tymi guzikami. Cztery żółte guziki. Znaczy nie cztery, tylko osiem. Zielone, żółte to przecież herbatka. A czy receptura na herbatkę? Sponsor of milk, sugar, syrup with donuts. Przecież zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, po prostu tu jest jakaś sekwencja, coś tu trzeba wklikać. Tutaj nie otwarte. Myślę, co tu jeszcze? Coś tam zostało. Tu na przykład mamy... A, no właśnie, przecież tu mamy... Pin 3129. One cup of tea just for me. Ok, bo to jest na trzech, czyli musimy jeden liść herbaty. Czyli jakby jedną garść. 12 spoonfuls of milk, 12 łyżek mleka, czyli na jedną osobę to będzie 4 i 9 kostek cukru na 3 to będzie 3. I mamy Doorbuster recipe. Ok. Doorbuster recipe, czyli to jest receptura na rozwalacz drzwi, o, na tej zasadzie. No i mamy ostatni składnik, czyli to plasticizer. Okej, okay, RDX-a mamy mieć powyżej
50%. Solvent poniżej 30. Plasticizer powyżej 20. One place run like hell. Note to self, more than less than. Czy to nie jest w teorii poprawne, chociaż chuj wie. No właśnie, tak myślałem. Solventu ma być mniej niż 30, czyli 20, ale Plasticizera ma być więcej, czyli 30%. I RDX-a więcej niż 60. Ale to nie jest 100%, więc solventu musimy dać 10%, żeby było. Okej. Okay. I remember my first bomb. It leveled my entire garage. Okej. Okay. Czyli żeby pozbyć się bomby, będziemy musieli wysadzić drzwi bombą. Spierdolando! That truck semi deserved it. Ta ciężarówka trochę sobie zasłużyła, bo semi to semi truck, no to no nieważne. Okej, okay, dobra, tutaj mamy sekwencję. A co mamy tutaj? Chyba nic istotnego, chociaż nie wiem, może to jest coś istotnego. Holy fuck me. Zależnie chyba od bomby. My mamy taką. Tak, mamy to, mamy tu trzy zbiorniczki, tutaj tak, czyli tak na krzyż to wszystko idzie, nie ma tu nic więcej? Okej. Okay. No to już. Oj, shit, a może tak? Trzy te... A, chyba tu się nie zgadza ten zbiornik. O, okej, okay, tak, trzy u góry i dwa na dole. Okej, okay, i zielony kabelek. Jee! Nice. Jeszcze 7 minut zostało ponad. We didn't explode. I love that for us. Och, nie umarliśmy, jak fajnie. I was so close to seeing a Banea bomb in action. Świetnie. A Il stwierdził, że kurczę, w sumie szkoda, że nie wybuchło, nie? Bo tak to byśmy mogli zobaczyć, jak ta bomba wybucha. No właśnie, nie, ostatnia zagadka. Jest już po północy, ale myślę, że damy radę. Ta powinna być najtrudniejsza w sumie, nie? Tak, Gillian do nas przylazła. Okej, ona zrzuca winę na niego. Dostał finał, to nie będzie szybkie. Może damy radę jednak. Co tam? Proste? Ale nie wiadomo ile czasu. Dobra, próbujemy. Jak dla mnie może być stream do samego rana, bo mam całą noc masz nie spać? Boże, dlaczego? Jesus, co ty będziesz robił całą noc? Znaczy nie, no można grać zawsze w LoL'a na boty przez całą noc. Kaczong. Finally, I thought that lock would never crack. What the hell, this place is all trapped up. It looks like I've been abandoned. Coś tu jest złego. Dobra, nieważne. Znajdź węgorza. Has no one been in here since Eel took over? We better take a look around. Stay alert. Okej, to jest przecież ten. To jest gabinet pani dyrektor. Mieliśmy tu zagadkę. Ten węd już się więcej nie otworzy. Well, that's new. Okej, okay, dobra, musimy. Tu mamy pięć, tu mamy. Czyli to musimy wlać tu, to musimy wlać tu.
Albo i nie. 3. Ha. Czyli że nie. Tu tak. Teraz to wlejemy tu. Mamy dwa. Potrzebujemy jeszcze jednego. Jesus, źle. Kurwa, wróciłem do początku. Lol. Otrzymałem swoją badanie, mają być robione we śnie i mam nie spać przez całą noc. Weź, Boże, jakie pojebane rzeczy. Masz nie spać całą noc i pójść spać rano, żeby mogli ci badania robić podczas spania. No właśnie, nie, jakoś tak kurwa nie bardzo wyszło. Czyli trzy przeleję tu, a teraz tą całość przeleję tu, to mi zostaje dwa. Jestem w, tu mam trzy i tam mam trzy. Mogę to przelać tu, tu mi zostaje jeden wtedy. To przeleję tu, tu mam dwa. Mam trzy. Coś mi tu kurde nie pasi. Mam cztery po prawej. Jak po prawej nie mogę mieć cztery, bo jak mam trzy. Są tylko trzy miejsca. Znaczy po lewej. Też miałem trzy. Chwila. Zróbmy tak, przelejmy to tu, przelejmy. O, fajnie. Przelejmy to tu, przelejmy to tu. To przelejemy tu. 3, 2, 3. Jeżeli teraz to przelejemy tu. Źle. Tak. Tak. Tak, tu mamy 5, tu mamy. Kurwa, nie, dalej mam to samo. Jeszcze raz. Przelewamy sobie to tu. A nie, dobra, myślałem, że to Andrzej. Co tam, kochaniu? A, robi ostatnią zagadkę i ten, i chcę się położyć. Mam nadzieję, że do wpudu się wyrobi, ale nie jestem pewien. Na razie utknąłem. Dobrze, tyle, że nie zamknęli mnie w szpitalu i mogę nie spać całą noc u siebie, więc mam do dyspozycji lapkę i konsolę. Kurwa, tak to ja bym chciał nie spać, no. Tak to można. Tu, teraz to przeleję tu, to mam trzy. To mi nic nie daje dalej. Trzymaj się, Rajsza, do zobaczenia w piątek pewnie. Dwa. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, czekajcie, zaczynamy od przelewania tego. Teraz przeleję to tu, tu mi zostaną dwa. Mogę to przelać tu, będę miał dalej pięć, to niewiele. Ale jeżeli przeleję teraz to tu, to będę miał trzy. To też mi to nic nie da. Znowu wrócę do punktu wyjścia. Czyli to przeleję sobie tu. Teraz 3 się pozbędę. Tu pozostanę 3, ale to mogę przeleć teraz tu. Mam 2. Brakuje mi jednego. Przeleję tu, to będę miał 1. Zostaje mi 1 tu. Mogę przelać 5 tu. I tu mam 2. I tu mam 2. Jeżeli to przeleję tu. Zostaje mi 1, tu mam 2. I przeleję teraz to tu. Tu mam 3. I mam 4. Udało się. Eel, we need to talk to you about. Wait. Okej, siedzi tam. Jeszcze tak sprawdzę tylko ten pokój. Czy ewentualnie tutaj coś jest, czy nie jest.
Trochę wygląda, jakby mógł być trup ukryty na tym krześle. Dobra. Zrobione, idziemy tu. Jest ten cały Il. Może to jest Elon Musk? Co on jest, robotem? Jest jebanym robotem. Il is a robot? This whole time. Someone's been playing us this whole time. Fajnie. Okej, ładuje się. Okej, może po prostu zastrzelmy go od razu. Co się będziemy pierdzielić? Dobra, kabel gdzieś idzie do ładowania. Chuj, już się nie podładuje. Hey, what's he got in his hand? Dziwna karta. No dobra, no to się nie podładuje, chłopok. Więcej broni. Dobra. What the hell have we gotten ourselves into? Okej, koniec. To była krótka zagadka. No to nic, no to ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Nie, raczej to nie jest koniec. Okej, znowu nas tu wywaliło? Po co nas tu wywaliło znowu? Aha, ona zostaje, a ja mam iść na dół. Boże, znowu nie wiemy ile, ale 5 kluczyków aż. Najdziwniej, najtrudniejsza zagadka. No tak, bo tutaj była tylko ta jedna. Proszę bardzo, tutaj mamy... Aha, to jest... arena? Trochę wyglądało jak arena, ale nie, to jest wszystko pod tym kampusem. You made it down here. Okej, czy ona została uwięziona? It's too late, Sandra. To Quanti jest tutaj tym, kurwa, złym, a jednak robot jest zły. No dobrze. A jednak, tutaj będzie GLaDOS. No jest, prawie GLaDOS. Technicznie to kurwa, gdzie ty masz nogi? Aż tu? Takie kurde, takie patyczki? The cake is a lie. Containment dormitory. Okej, fajnie. Is what Quentin is planning for everyone. Aha, on tu wszystkich chciał włożyć do tego gówna. Wszystkich uczniów. Step forward. Please try your hardest. Otherwise, the data will be meaningless. 45 minut, aż Boże Święty. No to fakt, że Krzysztof ma rację, miał rację, to nie będzie krótkie. Jakieś dżanki. Jakby stanie z Krzysztof, ill bounce, caught hoarding batteries at Academy World Meeting. Świetnie. Podpierdalał baterię. Only an ace may enter. Tylko as może wejść. Testing sheet trzeba tu włożyć. Escape Academy is now under new management. Students who pass my exam will be rewarded with continued life expectancy. Okej, tutaj są same syfy z tego, co będę rozumiał, tak? Ale tutaj mamy jakiś zameczek. No dobra, co my tutaj mamy? Aha, to jest jakby nauczyciele i komputer, który jest Headmaster Quanti, Headmaster Il. Okej, mamy okulary. Master Windsor. O, teraz się tutaj coś pojawiło. Tam też? Nope. Czyli tutaj. A bo założyłem jej okulary i dzięki temu ten. Okej, 0, 10 w prawo, 25 w lewo, 15 w prawo. Ustaw na 0, 10 w prawo, 25 w lewo. 10 w prawo. Ale teraz tak, 25 w lewo, czy to musimy dojść do 25, czy obrócić o 25? To jest zawsze dla mnie nielogiczne. Ale to zazwyczaj jest po prostu wrócić do 25 i potem do 15.
Okej, udało się. Okej, przepinka headmastera i testing sheet. If you must scream, please follow proper procedure. Step one, step two. Trzeba po prostu tak krzyczeć. Dobra, dawaj. Testing sheet. Inspect. Skąd ja mam wiedzieć, o chuj tu chodzi? O, tam coś jest. Keep an eye out for my clues. We can beat him together. Okej, no tak, tylko przez te okulary widzę. No ale jakie więcej mam tutaj te? Nie mam pojęcia, o chuj tu chodzi. Nie mogę tego wyciągnąć niestety. Nie bardzo mam pojęcia, o chuj tu chodziło. Attention. Krzyczeć, a nie kichać. Aha, o to chodzi. No dobrze. To mi nic nie daje. Ile jest pytań na tej karcie? Nie mam pojęcia, bo ja ją wsadziłem nie patrząc na nią i teraz jest po prostu A, B, C, D, E. I chuj wie, o co tu chodzi. Only an ace may enter. Czyli, że co jesteś? No nie jesteś asem, panie streamer. No ale co, że mam zaznaczyć A? ACE, ACE. Okej. Excellent. Your new purpose begins now. Ta, tylko kurde, o chuj, bo mogłem się najpierw przyjrzeć temu, nie? Aha, 0 i... No okej, okay, dobra, chyba już rozumiem, jakby będzie 5 różnych wejść na tą kartę. A, proszę bardzo, martwa bateria, znaczy wyładowana. Okej, okay, tak. Dying is grounds for disqualification. Jak umrzesz, to zostaniesz zdyskwalifikowany. Dzięki. No tutaj się przyjrzałem, wziąłem sobie baterię. Dobra, musimy iść tutaj. Niebieski, zielony, czerwony, żółty. Znowu chuj wie, co chodzi. A, A, B, B, C, E, E, D, D, C. Niebieski. Aha, żółty, dobra, teraz zrozumiałem. Żółty, czerwony, zielony, fioletowy, żółty. Czyli musimy przejść tu i to nacisnąć, ok. Teraz przejdź, żółty, niebieski, czerwony, zielony. Żółty, niebieski, czerwony, zielony. Czyli tu. Teraz przejdź. Zielony, żółty, niebieski, czerwony i bardziej niebieski. Czerwony, fioletowy, czy tam różowy, czerwony, niebieski. Czerwony, fioletowy. Czerwony i jasno-niebieski.
Okej, czyli tak. Tak, 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 tak. Jej, można iść do wyjścia. A, B, C, D, E. Wszystkie są, dobra. Tylko teraz tak, A jest puste, B jest zakreślone, C jest zakreślone i D jest zakreślone. B, C i D. Myślę, że o to chodzi. B, C i D. Dokładnie. Well done. You are adept at sequencing colors. Proceed. Okay. I could give something a big jolt if I held it in this coil. Okay, możemy naładować sobie baterię. To miło. To nam się przyda na potem. Little voltage. Okej, okay. To są takie labiryńciki jak w tym, jak w Bioshocku. Bardzo fajnie. Czyli tu zrobimy tak. Czy musimy przejść przez wszystko? Bardzo dobre pytanie. Czy jest jakaś kolejność, w której musimy to przejść? No nie wiem, no ja bym to ustawił chyba bez większego. Tylko nie mam pionowych kawałków już, więc nie przejdzie przez wszystkie. Nie ma takiej opcji. Ale może wcale nie musi przechodzić przez wszystkie. Ale tylko A nam się zaświeciło. C nam się nie zaświeciło. Ok, czyli A jest ok, ale C nie jest ok. A ci o. Przestań, że no. To ominiemy. Nie, czekajcie. A do A pójdziemy. Ok, może pójdziemy do B. No tylko, że nie wrócimy z B. No chyba, że... Ale nie mamy takich pionowych kawałków, żeby przez D przejść, bo nie mamy takiego zakrętu, ale pionowych kawałków też nie, trzeba by mieć ze dwa jeszcze. D się na zielono zaświeciło, czyli A przydałoby się mieć zaświecone. Ale jak ja to kurwa bez tych pionowych kawałków zrobię? A i D. Nie łogarniem. Bo nie ma tych pionowych. Aha, czyli wy tylko myślicie, że tylko do karty jest to potrzebne. Okej, czyli wiemy, że A i D. Myślałem, że to... Dobra, no okej. Macie rację, może to wszystko jest na zasadzie... że tylko mamy sprawdzić, które się zaświecą. Ja nie mam jak zaświecić nawet. Bo nie ma takich odpowiednich kawałków tutaj, ale chujnia jest tutaj z tym. Żeby sprawdzić E. Nie ma pionowego kawałka, no. Ale chujnia.
No to teraz nie mam takiego kawałka. Nie, mam tutaj, przepraszam. Czyli A, D i E, A, D i E. Dobra, oko, o, okej, o to chodziło. To nie trzeba było tu nic rozwiązywać. A, D i E. Stunning! You can read a chart. Proceed. Okej, ona mówi, żeby tutaj zerknąć w na to. Win or lose. Tym przypinką można sobie. Warning. You have made an error. Please return to the testing course at once. Something the matter, Quanti? Jakieś światło wody, kurwa, czy co? Wow. Warning. Do not. Nie rób czego. Okej. Nie, co tam jest? No, no liquids. Okej, czy żadnych płynów. No, jak wylejemy baterię, to tam w sumie jest płyn. Okej, ale tutaj możemy podpiąć tą baterię. Aha, I hope you are having a good laugh. That's enough now. Okej, rozwaliliśmy ten terminal. Max load 5 V, tu jest 12. Do not, ale chuj wie. Ale czekajcie, ten wzorek tutaj wygląda jak. Jak te testy. Jak ten testing sheet. A gdzie ja mam tego testing sheeta? Co on został tam, czy co? Czemu jego nie mam teraz? Nie wolno płynów, ale nie mamy płynów, mamy tylko okulary. That's more like na razie zignoruj ten wędr. Okej, no dobra. Proceed. Ale gdzie jest moja karta z tymi? No właśnie, bym sobie to wziął. Nie no, generalnie wygląda, żeby te, tutaj te odpowiedzi zaznaczyć, no ale dobra. No właśnie, nie zebrałem, to trochę dziwne, nie? Ale no, mniejsza z tym. Okej, świetnie. Okej, morskot. Okej, kody Morsa. C, D. Świetnie. Nie, tu nic nie ma. B, A. Przepraszam. Okej, musimy patrzeć na to, co one robią. Raz, raz, dwa. Raz, raz, dwa. Czyli to jest D. Ten wysoki słupek to jest D. D jest tutaj. Okej, no to przesuńmy na razie tak, żeby wiecie, cokolwiek ustawić. To jest na D. A jest najbardziej odległe. Kropka i kreska. To jest pojedyncza kropka, czyli to jest E. Okej. Bo akurat D jest w takim miejscu, że robi za skrzyżowanie trochę. A to jest pojedyncze, więc to możemy sobie od razu wrzucić tutaj. Sylwik, siemaneczko, siemaneczko. Tak, tak, skminiłem, że mrugają. Okej, to robi długi, krótki, długi, krótki, czyli to najniższe to jest C. No to do góry. Kolega z wydziału ma w oczyszczeniu. Od czynnikach alkohol 99,8% będzie testował, czy nie ma jakichś groźnych zanieczyszczeń. Napiłem się po sesji poprawkowej. No to kurwa, powodzenia życzę, chłopaki, bo jakby kurwa, to może być ostatnia popijawa w waszym życiu. Kropka, kreska. Dobra, to jest A.
ten. Shit, nie tutaj, tylko tu. No i to będzie B w takim razie. No, YOLO to będzie dosłownie, tak. Okej. B zakreślone. A jest niezakreślone. C jest niezakreślone. D jest zakreślone, czyli BD. BDJ. Taki żart kiedyś śmieszny. BDJ. Że będę jadł. Dobra, YOLO, kurwa, lecimy. So far so good. Please remember to hydrate. Właśnie, remember to hydrate. Keep out. Tam mi coś mówi, że tam mam niby wejść. Bo generalnie te słupy wyglądają trochę jak schody, nie? Tak już mamy ogarnięte to. To może wejdźmy tam do góry. Czy mi pozwoli wejść po tym? Miejmy nadzieję. Okej. What are you doing? That is not part of the test. Cicho, cicho, cicho. Strasznie dużo śmieci tutaj. One person's trash is another person's escape. Okej. Śmieci jednego człowieka są ucieczką na kolej innego człowieka. No dobra. You are not supposed to be up there. Humans belong on the ground. Nawet że mnie widzi. Tutaj coś mamy. Do not press. Okej, okay. Nie naciskać. No i nacisnąłem. Exit the core immediately. Okej. Nacisnąłem i po problemie. Ale jeszcze, kurczę, zostało nam trochę tych. Dobra. Idziemy dalej. Wziąłem kartkę, dobra. Ostatni test przede mną za... Nie, czwarty dopiero, shit. Kolorki znowu. What's in the tanks? Could be fluorine, cobalt oxide, bromine, water. Okej. Okej. Which tanks contains water? Który by złodzie zawierał wodę? Okej, czy... Pytanie, o co chodzi z tymi kolorkami? Musimy się dowiedzieć. No to bierzemy... wszystkie. Co my tu możemy zrobić? Spróbujmy, zacznijmy od A i podepniemy sobie pod niego D na przykład. Zrobiło się czerwone. Czyli albo tam jest woda i... Co to jest, kurwa? Bromin? Jakieś brominy? Albo sama woda. A czy albo same te brominy, dobra. To teraz do A podepniemy C. Zrobiło się fioletowe. Czyli w A mamy czerwony, a w C mamy niebieski. Cobalt oxide. Tlenek kobaltu. Tak. Pytanie, czy w D jest woda, czy jest... Czy też są brominy? Niebieskie się zrobiło. Czyli chuj wie w sumie, kurwa. Ale jeżeli się niebieskie zrobiło, to znaczy nie zrobił się inny kolor, bo to jest połączenie koloru. Czyli... Wiecie, czerwony plus czerwony daje czerwony, czerwony z białym daje czerwony.
Tutaj wszystko o kolory chodzi, więc jeżeli robi się niebieskie, czyli w D jest biały, czyli woda. W D jest woda, to na pewno. Ja mam to, nie wiem, wpisać w kartę, że w D jest woda, czy... W D jest woda, to wiemy. W A... No dobra, to spróbujmy w takim razie, co, zobaczmy, co jest w E. Robi się zielone, czyli tu jest ten... tu są fluoryny. I w B... Robi się znowu zielony, no, czyli tylko w D jest woda. Czyli tylko D na karcie musimy zaznaczyć i tyle, te. Okay. Today's tests are at an end. It is now time to retire to the containment dormitories. Don't fall for it. You can take him down. Okay. A to nie miałem 5 zagadek mieć? Czy mi się coś popierdoliło? Okej, okay, na pewno mamy wodę. W D jest woda. Więc tu możemy wrzucić... No! Proszę bardzo. Rozwalony. Step away from the terminals. I ta ostatnia to jest tak naprawdę... A nie, 4 były tylko. To musimy powtórzyć to, co jest na karcie. Czyli sobie to przypniemy. Zrobimy tak, tak. Self destruct. Self destruct. Talk about this. You don't know what you're doing. Myślę, że akurat. Akurat wiem, co robię, aczkolwiek wydaje się, że coś jeszcze powinienem zrobić. Wszystko rozwaliłem, co tu było, łącznie z tym u góry. Co teraz? Tak, 5, bo zaczęliśmy od tego, nie? A, okej, okay. Zaczęliśmy od zera, nie jedynki, tak jak zwykle. Directive. Friendship is a waste of resources. Refresh. O nie, tu jest więcej tych zagadek. Fuck me. Wpiszmy najpierw tą pierwszą. Dobra, nieważne. Total control is just the start. Opposite. Is just a start. No, end, start, end, start, finish. Chuj wie. Paramount is student compliance. V i wipe, ok. Obróć to o 180 stopni M, W, I, P, E, ale nie ma takiego. No, jest P. Okej. Zgubiłem w ogóle tamto, nie? Start... Równa się chuj. Nie równa się chuj. Fun is a form of efficiency. A plus 1 równa się B. Okej, czyli dodać, tak? A, B, C, D, bla, 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 bla. Czyli S, S, Q, E, nie, O, P, Q, R, S, T, U, S, T, U, tak, czyli U, M plus 1 to jest N, szlak, kurwa, czemu to się obraca i nie stoję tak jakby przy tym cały czas? Miało być N. Okej. Okay.
F-2 A, B, C, D. I N+1 to jest O. Undo, no tak. This is unacceptable. Give up now and you will still have a place at my new school. A tu? Start opposite. Tu nie wiem. Ale na pewno jest jeszcze z tym całym refresh, nie? Czy nie? Tu jest. S i H. I am interfering with my plan. This is a great plan. Stop. Aha, start, stop. No to w sumie to ma sens. Carolos. There is so much we can accomplish together. Please. Jeszcze coś? Prime directive. Create the best escapist no matter the cost. Opposite. Okay. Oh shit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, na pierwszym ma być O. P ma być na drugim i na szóstym. Nie mogę tu wpisać P, kurwa. Coś jest nie halo. Na drugim, na szóstym, 5, 6. Okej. Okay. N jest na czwartym. Okej. Okay. Iż od zera może. Co? Nie, to będzie open. Open coś tam, no. Przecież to nie jest trudne do zczajenia, tylko kurwa nie da się petu włożyć. Ha, up, down w ogóle można jechać. Na trzecim jest O, E. Nie ogarniam. No, literek nie ma, no. Powinno być open, no bo open, open. A na piątym T+1, czyli... S. Chuj wi. No ale close down nie zrobisz, bo masz... że shut down. Aha, że te wszystkie rzeczy, które tu są, tylko... Aha. No tak, O, P, N. Tu nie S, T, U. To powinno być U. Open up, bo to jest U i P, no tak, czyli shut down. No dobra. Albo close, no close nie bardzo, ale shut down może być. Okej, okay, bo tutaj jest bracket i tu jest bracket i jest napisane opposite. No to dobra, to może być. Może być w ten sposób. Okej, okay. Jest, shut down. No tak, no tutaj, tak jak pisałeś, że tutaj największy problem jest wykminienie, o chuj chodziło twórcom. Co oni rozumieją przez tą zagadkę, którą zrobili, no ale okej, okay. Udało się. Goodbye, Quanti. Goodbye, Quanti.
pół godzinki ponad, nie było tak źle. Tak, ale jakby nie zrozumiałem za bardzo, co z tymi braketami chodzi, nie? Zacząłem od tych najprostszych, myślałem, że to... Ale no, no, faktycznie to nie prowadziło do nikąd. Dobra, dobra, fajnie, świetnie, bla, bla, bla. Cudownie. Zostało przeszednięte. W jakim ekspresowym tempie kończymy gry. Na poprzednim streamie skończyliśmy. A, zapomniałem w ogóle, jak my kurwa idiotycznie wyglądamy. W sumie przy tej dyrektorce wyglądamy, jakbyśmy mieli 11 lat. You've done Escape Academy proud. Albo kurwa 5, bo w sumie dzisiaj byłem na placu zabaw z Andrzejem i latały jakieś takie chłopaki, które miały koło właśnie 9-10 lat. I kurwa te chłopaki wyglądały na wielkoludy, więc... W sumie nie, tutaj ten, to raczej taki pięciolatek. Ale tak, udało się. Proszę bardzo, dostaliśmy dziurkę od klucza. Ostateczną. See you soon. Yay, Escape Academy, udało się, został zakończony, koniec roku. Parę zagadek i koniec roku. No i dobra, fajnie, bardzo miło.